Witam, zapraszam na odcinek Gwiazdy Znani Polacy Sportowcy, którzy zginęli tragicznie, część czwarta. Andrzej Kurek, urodzony w styczniu 1947 w Warszawie, dziennikarz i popularyzator nauki, autor słuchowisk fantastyczno-naukowych, współprowadzący program Sonda wraz z Zdzisławem Kamińskim, urodzonym w grudniu 1946 w Gliwicach. Andrzej był absolwentem Technikum Łączności w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zdzisław zaś ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Warszawie. Wspólnie byli autorami i gospodarzami nadawanego przez Telewizję Polską w latach 1977-89 niezwykle popularnego programu popularno-naukowego Sonda. Kurek był także nominalnym kierownikiem, autorem charakterystycznego logo programu, które zaprogramował w Basicu na komputerze ZX Spectrum. Andrzej i Zdzisław zginęli razem w wypadku samochodowym w Raciborzu Brzeziu 29 września 1989. Samochodem kierował były kierowca rajdowy Andrzej Gejsztor, który także poniósł śmierć. Uroczystości pogrzebowe obu autorów Sondy odbyły się 6 października w warszawskim kościele świętego Piotra i Pawła. Dziennikarze zostali pochowani obok siebie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Zaucha, urodzony w styczniu 1949, wokalista bluesowy i jazzowo-popowy, saksofonista, altowy i perkusista, a także aktor musicalowy. Z wykształcenia zecer, był muzycznym samoukiem, dokonał licznych nagrań płytowych do filmów i seriali, m.in. Przybysze z Matplanety i Gumisie. Był synem Matyldy Zauchy i Romana Zauchy. Brat matki grał na trąbce. Ojciec śpiewał i grał zarobkowo w zespołach grających do tańca podczas przyjęć okolicznościowych. Matka prowadziła sklep. Ojciec był uzależniony od hazardu i alkoholu, co doprowadziło do jego rozwodu. Andrzej jako dziecko grał w piłkę nożną w klubie kolejarza i wyczynowo pływał. 10 października 1991 po występie w spektaklu Pan Twardowski na scenie Teatru Stu w Krakowie Zaucha został postrzelony wraz z aktorką Zuzanną Leśniak przez jej męża. Zaucha i Leśniak byli przyjaciółmi, współpracowali w Teatrze Stu, a w opinii znajomych byli parą. Mąż Zuzanny uznał, że tolerowanie jawnego romansu godzi w jego honor. Oddał 9 strzałów, Zaucha zmarł na miejscu. Ciężko ranna Leśniak zmarła w szpitalu. Zaucha został pochowany 16 października na cmentarzu Batowickim w Krakowie. Paweł Adamowicz, urodzony w listopadzie 1965 w Gdańsku. Prawnik, radca prawny, samorządowiec i polityk. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, a w latach 1998-2019 prezydent Gdańska. Był przewodniczącym Studenckiego Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Gdańskim podczas strajku w 1988. W latach 1990-93 był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów był współwydawcą i drukarzem podziemnego pisma studenckiego ABC. 13 stycznia 2019 Paweł Adamowicz jak co roku brał aktywny udział w uroczystościach charytatywnych związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed godziną 20 pojawił się na scenie na targu węglowym. Został trzykrotnie ugodzony nożem przez 27-letniego zamachowca. Ciosy trafiły w serce oraz brzuch, uszkadzając wiele narządów wewnętrznych. Napastnikiem był recydywista gdańszczanin Stefan W. Następnego dnia po południu lekarze poinformowali o śmierci Pawła. 19 stycznia urna z prochami zmarłego została złożona w niszy w kaplicy świętego Marcina Bazyliki Mariackiej. Kazimierz Dejna, urodzony w październiku 1947 w Starogardzie Gdańskim. Piłkarz, oficer Ludowego Wojska Polskiego w stopniu porucznika. Reprezentant Polski, kapitan drużyny narodowej, król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Urodził się w rodzinie Jadwigi i Franciszka Dejnów. Ojciec pracował na stanowisku robotniczym w Starogardzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Matka zajmowała się domem i wychowaniem licznego potomstwa. Kazimierz był 5. dzieckiem. W reprezentacji Polski zadebiutował w wieku 21 lat 24 maja 1968 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatni mecz zawodowo rozegrał 31 maja 1987 przeciwko Tacoma Stars. Najlepszy polski piłkarz XX wieku według tygodnika Piłka Nożna przez analityków sportu uważany jest za jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Zginął w wypadku samochodowym na międzystanowej drodze nr 15 w San Diego w drodze powrotnej do domu. Pochowany został na El Camino Memorial Park w San Diego.
W maju 2012 roku jego prochy przywiezione zostały do Polski. 6 czerwca został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jonasz Kofta, urodzony w listopadzie 1942 w Mizoczu, poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz. Urodził się na Wołyniu jako syn Mieczysława i Marii. Po wysiedleniu z Wołynia Jonasz zamieszkał z rodzicami we Wrocławiu, gdzie jego ojciec współzakładał rozgłośnię Polskiego Radia, a następnie w latach 1952-56 w Katowicach, gdzie jego ojciec był redaktorem naczelnym Radia Katowice. W latach następnych Koftowie z dziećmi przeprowadzali się kolejno do Łodzi i Poznania, gdzie matka wykładała germanistykę na tamtejszych uniwersytetach. W 1961 ukończył liceum plastyczne. Jego debiutem literackim były fraszki, warsztat filozoficzny o smutnych ludziach i hasło, opublikowane przez tygodnik Szpilki. Zmarł w wyniku powikłań po zakrztuszeniu się podczas posiłku. Wcześniej cierpiał na chorobę nowotworową, którą udało mu się wyleczyć. Cierpiał również na chorobę alkoholową. Pierwszy raz na odwyk alkoholowy trafił w wieku 18 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym na Powązkach. Tadeusz Ślusarski, urodzony w maju 1950 w Żarach. Lekkoatleta, który specjalizował się w skoku o tyczce. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. W pierwszym swoim starcie w Monachium nie zaliczył żadnej wysokości w finale. 4 lata później w Montrealu zdobył złoty medal, a w 1980 w Moskwie zajął drugie miejsce. Dwukrotny halowy mistrz Europy oraz srebrny medalista Uniwersjady. Władysław Komar, urodzony w kwietniu 1940 w Kownie, sportowiec, jeden z najlepszych polskich miotaczy kulą w historii tej konkurencji, mistrz olimpijski z Monachium, rugbysta, aktor, artysta estradowy. Obaj zginęli 17 sierpnia 1998 w wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 3 pomiędzy Przebiernowem a Brzozowem. Trzecią ofiarą wypadku był prowadzący drugi samochód Jarosław Marzec, reprezentant Polski w biegu na 400 metrów. W miejscu, gdzie rozbił się samochód Komara i Ślusarskiego, ustawiono pomnik pamięci wybitnych sportowców. Obaj zostali pochowani na warszawskich Powązkach. Marek Kotański, urodzony w marcu 1942 w Warszawie. Psycholog, terapeuta, organizator wielu przedsięwzięć mających na celu zwalczanie patologii społecznej i pomaganie osobom uzależnionym od alkoholu i używek. Twórca m.in. Monaru i Markotu. Zainteresował się ludźmi cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Dla nich powstało hospicjum w Wandzinie. Jego matka Ludwika była urzędniczką, choć Kotański utrzymywał, że artystką-malarką, zaś ojciec Wiesław Kotański był profesorem japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł 19 sierpnia 2002 w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w wyniku rozległych obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.